otwarcia wystawy niezwykłej artysty Tomka Szymańskiego. To jest jego trzecia indywidualna wystawa. Jak zwykle w wypadku Tomka za każdym razem jest to pewne zaskoczenie. Formalnie może te wystawy gdzieś tam znamy te formy, natomiast, bo jeszcze muszę wspomnieć, że Tomek od dłuższego czasu zajmuje się w jakiś sposób takimi formami związanymi z architekturą, z domem. To takie prace już jak od 80-tych lat znałem Tomka, tego typu rysunki widziałem. One oczywiście ewoluują, zmieniają się, ale takie dotknięcie tej architektury, problemu architektury, tej formy, to gdzieś tam się te formy przewijają w jego sztuce. Tylko oczywiście jest człowiekiem świadomym, znakomitym artystą i to ewoluuje za każdym razem i przy każdej wystawie nadaje takim formom nowe znaczenia. Na marginesie chciałem powiedzieć, że w sztuce polskiej nagle w latach tam gdzieś około 2000 roku moda na tą architekturę w malarstwie, w przestrzeni publicznej wybuchła. Młodzi artyści malowali architekturę. Tomek się tym spokojnie zajmuje od dłuższego czasu, kontynuuje to, ale ma to u niego bardzo taką głębszą i płaszczyznę i bardzo osobistą. Ta wystawa też jest właśnie takim przykładem takich refleksji bardzo wewnętrznych, osobistych, ale mówi o rzeczach ogólniejszych, o czasie, na przykład o czasie, bo to też o przewijaniu. Wiele lat temu, robiąc remont, bo Tomek urodził się w Szczecinie, w takiej wizji, która tu jest reprodukowana na jednym z billboardów, robił remont pokoju i odkrył tam kolejny, zdejmując farby, odkrywając tam tajemnice tych ścian, doszedł do takich fragmentów z lat 20., 25., czyli z historii tego domu, która sięga początku XX wieku. Między innymi natrafił na taki fragment z reklamą tego właśnie kremu ząbów, który jest tytułem tej wystawy. Ten krem ma też swoją pewną historię. Zwykły krem, który jest reklamowany dla kobiet, krem pielęgnacyjny. Wiadomo, takie kremy stosuje się po to, żeby zatrzymać czas. Kobieta stosuje taki krem na twarz, żeby przeciwdziałać naturalnemu procesowi starzenia się, żeby oszukać ten czas. No wiadomo, czasu się nie da oszukać. Ten krem może troszeczkę tylko zaburzyć działanie. No ale Tomek użył też tego znaczenia i tego tytułu właśnie, żeby naprowadzić nas na myślenie o czasie, myślenie o pewnym przemijaniu. Tak jak wspomniałem, tej naszej wystawie towarzyszy to zdjęcie sprzed lat, fragment tapety sprzed lat. A po przeciwnej stronie też taka koncentryczna praca, trochę nawiązująca do mandali, ale taka graficzna, która też mówi nam o czasie. Tam akurat Tomek zdradza tajemnicę, bazuje na dacie swoich urodzin 1956, ale przez drobne komputerowe przesunięcie tych cyfr tworzy się taka poezja wizualna. Pomału to zaczyna już być. Jeszcze w pierwszym kręgu jest to wizualne, w drugim się zagęszcza, w kolejnym już tak jak przechodzenie w niepamięć tych zdarzeń.
znaku za te znaczenia na mnie za Mazurią, zostaje pewien krąg, już jest pewne echo tego, tych znaczeń. Ta cała grafika jest zbudowana na jednej zasadzie bardzo znaczącej dla artysty. No oczywiście towarzyszą te dwie formy, te dwie formy centralne. Bardzo pięknie wyglądało to wczorajszy dzień, na ścianach pokazały się już te prace, wydruki, reklama tego kremu, reklama oryginalna z tych lat 20. tego kremu, przetworzona troszeczkę oryginalna ta tapeta, zerwana z tego domu. I w tych dwóch gablotach są dwie prace. Jedna bardzo taka efemeryczna, ten domek, konstrukcja tego domu. Natomiast rysunek tego domu bardzo pracowicie to jest rysunek sypany piachem, który wczoraj artysta cały dzień tworzył ten rysunek. To wygląda jak dywan, tkanina, ale to jest rysunek usypany z ziarenek piasku, zabarwionych na kolor ugru i kolor czerni, bardzo precyzyjnie zrobiony. Czyli też taka forma, jest rysunek tego domu, ale też taka forma efemeryczna, która jak ktoś kopnie w to, nie daj Boże, ale po wystawie już zniknie ta pamięć. Zamazana. Taka minimalistyczna praca, ale bardzo taka, no, dla mnie przepiękna, bardzo głęboko i tak indywidualnie mówi o pewnym przemijaniu, o pewnym czasie personalnym, czyli czasie Tomka Wilmańskiego. Poprosiłbym jego bardzo słów komentarzy. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie. Tutaj Ryszard już większość powiedział, przynajmniej te podstawowe założenia mojego pokazu. Zresztą starałem się dość precyzyjnie napisać edukację, która tam jest do wzięcia, o tym projekcie. I tutaj oczywiście się zgodzę, że cały czas mojej twórczości przewija się motyw pewnej architektury. W tym wypadku jest to architektura bardzo konkretna, a w innych wypadkach jest to hipotetyczna. W tym wypadku jest konkretna data, bo powiedzmy w przedziale, że tak powiem, nie wiem, godziny, moja matka 54 lata temu mnie urodziła i tutaj tak się dobraliśmy z Ryszardem, że będzie to w tym momencie. Dlatego ten był dom rodzinny i dlatego tego typu praca. Aczkolwiek, tak jak tutaj bardzo słusznie powiedział Ryszard Kudowski, że jest to praca przede wszystkim o takim uniwersalnym czuciu czasu. I o tym przede wszystkim chciałem mówić, a nie tylko o sobie. Aczkolwiek każda moja praca przez 30 lat, jak zajmuję się sztuką, jest osadzona bardzo personalistycznie. I myślę, że w każdym z artystów, czy maluje abstrakcyjny obraz, czy jakikolwiek dzieło sztuki, to jest zawsze bardzo osobista wypowiedź. Cóż więcej, no, myślę, że Ryszard Kudowski już bardzo dużo wypełnił jakby
ja bym nie chciał tak dopowiadać każdej pracy. To jest jedyny wypadek, gdzie na tej karcie wręcz opisałem naszego firma USO niemiecka, która powstała w tym roku, że to się znalazło po drugiej stronie tapety, że to zdjąłem. No tak się zdarzyło, proszę Państwa. Ja tę tapetę zdejmowałem w latach 70., jak remontowaliśmy dom z ojcem i ją przechowywałem do dzisiaj. A więc ten kawałek papieru tam ma też swój czas przechowany przeze mnie przez różne koleje przeprowadzek i tak dalej. Był dla mnie ważny, takim dokumentem mojej tożsamości. Ten dom, niesamowity dom z niesamowitym ogrodem, zresztą wszystkich Państwa zapraszam, żebyście, jak będziecie w Szczecinie, odwiedzili szczególnie dzielnicę Pogodną, bo ten dom się znajduje na ulicy Pogodnej i będzie pewnie stał jeszcze bardzo długo. Nie jest naszą, mojej rodziny własnością, myśmy go musieli sprzedać, bo rodzic i ja w 1977 roku zacząłem studia, potem po ukończeniu studiów założyłem galerię, więc jestem związany z Poznaniem, z sami, musieli go sprzedać. Teraz jest własnością, nie wiem kogo, ale jakiegoś niemieckiego obywatela. A więc to jest taka wystawa z jednej strony personalistyczna, z drugiej strony chciałbym przekazać bardzo istotne rzeczy o takim uniwersalnym poczuciu czasu, przemijaniu czasu. Tak jak ten kremoson, muson, czy nasz, kobietom pozwala na chwilę zniwelować zmarszczki na twarzy, jak się przeglądają rano w lustrze. Ale tam krótko. Dziękuję bardzo.